15 lipca to dzień bez telefonu komórkowego. Nietypowe i jednocześnie potrzebne jest to święto. Jeden dzień nic nie zmieni. Może być jednak motorem zmian i pomóc rozpoznać, czy problem uzależnienia od telefonu dotyczy nas samych lub naszych bliskich. Telefony komórkowe zaczęły powszechnie towarzyszyć Polakom ćwierć wieku temu. Wcześniej korzystali z nich głównie biznesmeni. Był to symbol sukcesu i postępowości. Aparaty były proste i służyły wyłącznie do dzwonienia. Kolejnym udogodnieniem stała się możliwość wysyłania SMS-ów, później MMS-ów i tak przez kilka długich lat. Mnie służy to tylko właściwie tylko i wyłącznie do komunikowania się z rodziną, ale to też rzadko w wyjątkowych wypadkach. Jest w torebce. Nie. Broń Boże, nie jest dla mnie niezbędną rzeczą. Broń Boże. Współczesne telefony znacznie różnią się od tych pierwotnych. Zawierają w sobie funkcjonalność całego biura, a za pomocą aplikacji możemy robić niemal wszystko, łącznie z pomiarem promieniowania elektromagnetycznego. Na dodatek dziś telefon ma niemal każdy z nas, a wiele zawodów nie ma racji bytu bez tego urządzenia. Opłaty różne, aplikacje, opłacenie w sklepie, w sumie do wszystkiego. Teraz już, nawet na rower, aplikacje. Najczęściej do multimediów. Ewentualnie do internetu. W ogóle telefon teraz zastępuje mi praktycznie komputer. Komputera nie używam i jest to telefon, a tak naprawdę bez telefonu można też przeżyć. Do dzwonienia najczęściej. A do czego jeszcze? Sprawdzanie informacji, trasy i tylko tyle. No i ogólnie każdy wymyśla z telefonami, ale najbardziej tylko dzwonimy. Tylko i wyłącznie. Takie mamy czasy teraz, że bez telefonu to nikt nie wychodzi z domu. No i jeżeli chcemy z kimś porozmawiać, to jedynie przez telefon. Chociaż niektórzy i tak nie odbierają, nawet jak go mają. Smartfony celowo są projektowane w taki sposób, aby możliwie jak najbardziej zająć nasz czas i skupić uwagę. Podobnie jak aplikacje, których zadaniem jest wręcz wywoływanie u nas poczucia straty, gdy przez dłuższy czas z nich nie korzystamy. Koło tego przystanku przychodzę kiedyś, do autobusu wysiadłem, siedzi no para taka, przed 20, prawie na kolanach mu siedzi. Proszę bardzo, to są młodzi ludzie. Ale się wróciłem, cofnąłem się i mówię, wy do siebie SMS-y piszecie? Uśmiali się tylko, myślałem, że mnie tam odpowiednio wiązanki, nie? Tak, że bez tego nie uciekniemy do tego. Nie? Bardziej bez internetu chyba, bo tam bez telefonu to jeszcze może dałoby radę, ale bez internetu to już słabo. No i teraz bez telefonu to już ciężko. I z dziećmi czy coś się porozumieć. Jak my w pracy, dzieci w domu, no to w telefonie wszystko. Dobra rzecz. No do kontaktu, ale do wiadomości, przeczytania. Uzależnienia od telefonu stają się coraz powszechniejsze i dotykają coraz młodszych użytkowników. Nieograniczony czas przed ekranem w połączeniu z brakiem aktywności fizycznej czy umysłowej oraz z brakiem czasu spędzonego z rodzicami czy rówieśnikami może przynieść fatalne skutki. Dzieci w wieku 2 lat, czy 3, 4, 5 cały dzień przed... Ja mam wnuczkę taką, ma w tej chwili 16 lat i oczy otwiera, już jest w komórce. Film, który krąży w internecie, pokazuje kilkuletnie dziecko przesuwające palcem po ekranie w trakcie snu. Zaniepokojeni rodzice udostępnili nagranie, aby było przestrogą dla innych. Wszystko, co robimy, jest nawykiem. Ważne, aby wyrobić w najmłodszych te właściwe nawyki. Telefon nie może być dla dziecka jedyną czy też najważniejszą opcją i wyborem poza szkołą. Trzeba mu dać alternatywę i zachęcać do pielęgnowania różnych zainteresowań. Ciężko wyobrazić sobie dzisiejszy świat bez telefonu. Może się wydawać, że jest to problem niepozorny. W końcu to tylko mały przedmiot, który ułatwia nam pracę i kontakty z ludźmi oraz dostarcza rozrywki. Jednak samo pojawienie się takiego dnia w kalendarzu dobitnie świadczy o tym, z jak wielkim problemem zmagają się współcześnie ludzie.